18 lipca wspominamy świętego Fryderyka z Utrechtu, biskupa i męczennika. Fryderyk urodził się prawdopodobnie pod koniec VIII wieku. Nie wiadomo, czy pochodził z Fryzji, czy też przybył z Wysp Brytyjskich. Między rokiem 825 a 828 wstąpił na stolicę biskupią w Utrechcie. Gorliwie głosił Słowo Boże i zwalczał sabelianizm, który pojawił się we Fryzji. W 829 roku uczestniczył w synodzie w Moguncji. Na jego prośbę sławny podówczas Raban Maur opracował komentarz do Księgi Jozuego. Pasjo, poświęcona Fryderykowi, opowiada, że wyrzucając złe obyczaje cesarzowej Judycie i sprzeciwiając się małżeństwu Ludwika Pobożnego z nią, Fryderyk ściągnął na siebie jej zemstę. Dosięgła go przez dwóch nasłanych zbirów, którzy mieli Fryderyka zamordować 18 lipca 838 roku. Stąd w martyrologię widnieje jako męczennik, aczkolwiek wielu historyków odrzuca wiarygodność Pasjo. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Fryderyka, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.